Witajcie w kolejnym odcinku, tematem którego będą pobijaki, co zresztą zdradził Wam już tytuł tego filmu. Zanim jednak przejdę do treści właściwie odcinka, to chciałem Wam powiedzieć? Aha, teoretycznie miałem w tym odcinku już zacząć dłutowanie i takie wstępne rzeźbienie. Stwierdziłem jednak, że jest jeszcze kilka kwestii, które warto omówić i poruszyć, zanim zabiorę się za prezentowanie technik rzeźbienia, technik podejścia do materiału. Jednym z tych tematów, który warto poruszyć, jest temat właśnie pobijaków, ponieważ jest to temat całkowicie pomijany w momencie zaczęcia tam przygody z rzeźbieniem. No, kupuje się dłuta, bierze się tam jakiś materiał, a pobijak to nawet kantówka może być taka z zaokrąglonymi kantami, no i tym sobie pobijamy to dłuto. Albo kupujemy jakiś tam inny pobijak w internecie i koniec. A prawda jest taka, że same pobijaki to jest ważna część pracy z dłutami. Ja do tego też doszedłem tam po latach, ponieważ początkowo, tak jak wszyscy, no, standardowy pobijak okrągły i jazda z tematem. Okazało się jednak, że dobór innego pobijaka znacznie, jakby to powiedzieć, usprawnia pracę, pozwala tworzyć łatwiej, efektywniej. I w tym odcinku postaram się Wam to uzasadnić, to właśnie co powiedziałem. I jednocześnie to wszystko, o czym mówię, czy w poprzednich filmach, czy tam odpowiadam na pytania, czy teraz ta seria, która powstaje, to ta wiedza wynika z doświadczenia, które zgromadziłem na przestrzeni tych kilku lat, gdy pracowałem z drewnem, rzeźbiłem. A ja osobiście w momencie, gdy zacząłem przygodę z rzeźbieniem, no to było w liceum plastycznym i tam odbywało się to na tej zasadzie, że dostawaliśmy temat, jaki będziemy wykonywali, robiliśmy projekt, następnie dawano nam drewno, dłuta musieliśmy już sami tam skombinować i rzeźbiliśmy. Nie była poruszana kwestia materiału, jaki wybrać, gdzie ten materiał pozyskać, jak go wysuszyć, jak go uciąć. Dostawaliśmy po prostu gotową deskę do rzeźbienia. Tyle. Tak samo dłuta. Wiedzieliśmy, że mają być ostre. No i ostrzone były na szlifierce stołowej, nie było mowy o kamieniach ręcznych, więc było to takie, no, teoretycznie szkoła miała nas nauczyć rzeźbić, a nie uczyć nas technologii drewna, czy tych wszystkich innych tematów, o których tutaj mówię. Więc macie tą możliwość stworzenia sobie solidnej podstawy do rozpoczęcia pracy z rzeźbieniem, albo do poszerzenia swojej wiedzy w tym temacie. I też z tego względu ta seria, ona nie będzie taka dynamiczna, że za chwilę biorę i kawałek drewna i coś rzeźbię. Ja chcę Wam dać tą wiedzę, żebyście sobie stworzyli tą podwalinę, żebyście wiedzieli, co i dlaczego właściwie no jest takie, jakie jest. A jeśli ktoś jest niecierpliwy, to zachęcam do powrócenia do wcześniejszych filmów. Sporo filmów z wykonywania realizacji snycerskich. Tam jeszcze są jakieś filmy z lekcjami, omawianie rzeźbienia. W tej serii jednak to będzie takie poukładane etapami i dojdziemy do rzeźbienia, ale na razie skupię się na tym, co jest równie ważne, a często pomijane. I teraz, przechodząc do treści merytorycznej odcinka, pobijaki. To może zacznę od wymienienia typów pobijaków. Są drewniane, gumowe, tworzywowe i z metali. Z brązu, mosiądzu. Z mosiądzu częściej, bo brąz jest bardziej kruchy. I standardowy, najbardziej popularny typ chyba to jest typ taki, czyli okrągła główka. To wszystko. To jest pobijak, ten akurat co tutaj mam jest taki dość duży, więc on jest do pracy zgrubnej. Mocne uderzenia, odrzucanie materiału,
Takim pobijakiem ciężko się wykonuje detale, bo jest no duży, a do małych detali zazwyczaj są małe dłuta, tak jak o ten na przykład. No to tak nie bardzo to się ma. Więc, no ale jest to pobijak drewniany, o właśnie tu, drewniany i standardowy, totalna podstawa. Kolejny pobijak, niech to będzie mosiężny i on w sumie jest założenia taki sam jak ten, tylko że ma główkę mosiężną. Jest cięższy, co jeśli tutaj bym dał jeszcze dłuższy trzonek, to w momencie wykonania zamachu no, uzyskuje sporą siłę uderzenia i dłuto wcina się jeszcze głębiej, jeszcze mocniej. Więc on jest dobry do twardych materiałów, ale też do takiego zgrubnego rzeźbienia, gdzie, no, gdzie agresywnie wcinamy się w materiał, żeby tam zebrać tło czy zarysować sobie formę. Więc to jest mosiężny. Kolejny typ, pobijak gumowy albo z tworzywa. Te pobijaki używałem przez pewien czas gumowych pobijaków. W sumie dlaczego? No pewnie też ze względu, że bardzo często do późnych godzin rzeźbiłem. No i w niedzielę też może nie pracuję, ale oddaję się swojej pasji. I on najmniej hałasuje, ten gumowy pobijak. To uderzenia o dłuto są stłumione. Ale z drugiej strony on jest najgorszy z wszystkich pobijaków, ponieważ te uderzenia, które są stłumione, one są takie leniwe. Te wcinanie się dłutem, ponieważ energia wytworzona w uderzeniu, no tego nie widać ani tak nie czuć do końca. Ale wiadomo, że część energii jest wytracona w momencie, gdy ta guma amortyzuje uderzenie o dłuto. Więc to jest takie, kompletnie nie ma jadu. Ale da się gumowym pobijakiem pracować. Teraz już nie pracuję już od dłuższego czasu gumowymi pobijakami. Tutaj jest taki, w sumie to jest ten sam typ co ten, tylko że ma kanciastą główkę. To go nie będę już omawiał. I tutaj są perełki. Taki pobijak. I na tych pobijakach się skupię. To jest jeden typ, ale już mam dwa takie. Ponieważ są one najciekawsze i najlepsze. I za chwilę właśnie powiem wam dlaczego. Tylko jeszcze chciałem coś powiedzieć, a mi uciekło. Co ja chciałem powiedzieć? Dobra, przechodzę do omawiania tych pobijaków. Z założenia są to takie same pobijaki, taka sama zasada działania, więc ten ostatnio sobie wykonałem. Jest film, dostępny film z realizacji tego pobijaka, ale skupię się na tym, ponieważ ten mam dłuższy czas i to jest dość nietypowy pobijak. Nawet nie wiem, czy takie są dostępne w sprzedaży na popularnych stronach z artykułami do pracy z drewnem. Jest on nietypowy, ponieważ główkę ma podłużną. Tutaj jest akurat okrągła, ale jest ona podłużna, a trzonek jest prostopadły do główki. Dodatkowo trzonek jest lekko zagięty. On nie jest prostopadły idealnie, tylko lekko ucieka pod skosem. I gdy używam tego pobijaka, to zawsze uderzam tą stroną, która jest bliżej końca trzonka. Ponieważ jak zobaczycie, ten koniec jest uniesiony, a ten opada. Czyli ten jest bliżej trzonka, bo trzonek idzie w tą stronę. I w tym pobijaku najciekawsze jest to, że jest on lekki, no w porównaniu do tego no na pewno dwa razy lżejszy, jeśli nie bardziej. A podczas pracy ma więcej jadu, więcej agresji. No wiadomo, z jego rozmiaru
wynika też to, że jest bardziej precyzyjny, pozwala na wykonywanie bardziej precyzyjnych cięć. I teraz Wam zademonstruję najpierw ten duży pobijak. Posłuchajcie. Słyszycie uderzenie, że ono jest takie stłumione, a to jeszcze gumowe. Tutaj to uderzenie w ogóle jest takie głuche. Tutaj już słychać to stuknięcie, ale ono dalej jest stłumione. A teraz ten pobijak. I tak samo ten. Ten ma najwięcej jadu, ponieważ to jest ten amarant, twarde drewno. Ale słyszycie to. On ma jad. Co to znaczy? To znaczy, że w momencie wcinania się w materiał, nie wiem po co odkładam to dłuto, w momencie wcinania się w materiał, dłuto przy takim uderzeniu, ono wcina się i jakby to cięcie się urywa. Jest takie urządlenie. Pyk i tyle. Więc cięcie jest precyzyjne, szybkie, dynamiczne, czyste, jeśli mamy ostre dłuta. A przy tym pobijaku to cięcie jest takie bardziej nieco przesunięte, bo jest on cięższy, ma moc uderzenia, ale nie jest to dynamiczne. Wynika to z tego, że po pierwsze tym pobijakiem nie da się zbytnio szybko machać przy dużej częstotliwości, natomiast tym można bardzo szybko i jednostajnie. Każde uderzenie jest takie samo. To jest pierwsza jego zaleta. Kolejna różnica między tym pobijakiem a tym to jest taka, że ten pobijak, no on jest duży, duża jest ta główka, jest duża masa, ma siłę uderzenia, ale też no gdy uderzamy coś, no to z fizyki wiadomo, że obydwa obiekty, które się zderzają, uzyskują energię w wyniku tego zderzenia. Więc część energii idzie w dłuto, które się wbija w materiał, a część energii wraca do tej główki. I w tym pobijaku ta energia kumuluje się tak jakby w całej tej główce. Jest ona rozproszona w każdą stronę, bo jest to dość duża bryła. Natomiast w tym pobijaku ta bryła jest mała w przekroju, ale jest długa. Więc ta energia, no ja tutaj mogę teoretyzować, ponieważ nie mam potwierdzonych badań naukowych na ten temat, ale wydaje mi się, że w momencie uderzenia ta energia wraca, no musi wrócić w tym kierunku, nie pójdzie w bok, bo tutaj nie ma materiału, żeby w bok uciekła, tylko idzie w tym kierunku. Więc jest to bardziej może niekontrolowane, ale bardziej ułożone. Jakie to słowo? Uciekło mi teraz słowo. Ale wiecie, o co chodzi. Tak samo to zakrzywienie tego trzonka względem obucha, to jest obuch, powoduje, że to uderzenie jest bardziej agresywne. I gdy rzeźbię, no to wiadomo, nie patrzę na pobijak, tylko patrzę, gdzie rzeźbię. No i czasem, gdy kontroluję postęp pracy, obracam sobie pobijakiem w ręce i obrócę go drugą stroną. To po kilku uderzeniach jestem w stanie stwierdzić, że jest odwrotnie niż powinien być. Ta różnica w tej odległości wynosi jakieś 1,5 cm, 2 cm, ale ma naprawdę, może nie tak duży wpływ, ale odczuwalny wpływ na to, jak się tym pobijakiem pracuje. Więc to są te dwa, no teraz ten, bo sobie zrobiłem, dwa najlepsze pobijakie, jakie kiedykolwiek używałem. Jedyne co to, no jak widzicie, tutaj przy tym pobijaku, a przy tym, no ten pobijak niezależnie jak chwycicie, możecie uderzać w dłuto. Każda jego część tutaj główki jest częścią roboczą. Natomiast przy tym pobijaku
tylko to czoło obucha. Więc no, na początku mogą być tam małe problemy z tym celowaniem w dłuto, ale po pewnym czasie już to wychodzi naprawdę... Jeju, a mi te słowa uciekają dzisiaj. Jak to wychodzi? Instynktownie. Czy zawsze traficie, gdy rzeźbicie. I kolejna różnica, która pojawia się między tymi dwoma pobijakami. W przypadku tego, w momencie uderzenia, teoretycznie powierzchnia styku dłuta z pobijakiem no jest mała, ponieważ dłuto uderza w jednym punkcie ściany pobijaka, ale jak wiemy, no, energia nie... Ona nie spływa do jednego punktu. O. Tylko gdy uderzamy, no to ta energia, część z niej uwalnia się w dłuto, ale część leci tak jakby obok dłuta, ponieważ masa chciałaby lecieć dalej, a zatrzymuje ją ten punkt. Ale ta energia, ona nie spłynie do jednego punktu, tylko pcha pobijak dalej. Tak tutaj bokami. Natomiast w tym pobijaku ta powierzchnia jest no, bardzo, bardzo mniejsza, o wiele mniejsza, a powierzchnia styku z dłutem jest taka sama jak w przypadku tego dużego pobijaka. Jednak podczas uderzenia ta energia, to widzicie, dłuto tutaj w tej proporcji to jest jakieś 60% powierzchni tutaj pobijaka. Więc energia, no raz, że to jest długie, więc wytworzona energia bez przeszkód kieruje się w tą stronę, to po drugie ta powierzchnia nie jest duża, więc energia kumuluje się no, w miejscu uderzenia spotkania z przeszkodą, czyli z dłutem. To jest taka kolejna kwestia. Oczywiście mogę się tutaj nieco mylić w swoich zeznaniach, ale ja tutaj bazuję na doświadczeniu i odczuciach podczas pracy z tymi pobijakami, więc jeśli się mylę, poprawcie mnie w komentarzach, a jeśli ktoś jest w stanie dokładniej opisać to, o czym tutaj mówię, takim językiem bardziej naukowym, to też bardzo chętnie przeczytam na ten temat. Kiedyś na pewno poświęcę czas i no będę musiał zgłębić trochę więcej wiedzy, żeby to o czym tutaj mówię, no udokumentować w sposób bardziej wiarygodny. O, w sposób bardziej wiarygodny, bo teraz to mogę Was jedynie zachęcić do wykonania sobie takiego pobijaka, ponieważ nie wiem, czy są do kupienia akurat takie, i żebyście sprawdzili, jak się pracuje takim pobijakiem. Tak jak już mówiłem, jest film z wykonania tego pobijaka, więc możecie sobie oglądnąć, jak można zrobić taki pobijak. Oczywiście nie musi to być amarant, to może być drewno bukowe, jesion, jakieś owocowe. I do tego trzonek zrobicie z kija odmiotu, on ma średnicę 18 albo 22 mm, więc wywiercicie w kantówce dziurę na przelot, osadzicie trzonek, macie pobijak. I sprawdźcie sobie, że takim pobijakiem się naprawdę lepiej pracuje niż takim. I tutaj nie żartuję. No samo to, jeśli prześledzicie filmy moje wcześniejsze z wykonywania realizacji, to ten pobijak pojawia się praktycznie chyba w każdym filmie. Ten duży chyba się nie pojawiał już długi czas. Mosiężny też, no gumowego to już nie używam teraz. Więc to potwierdza przynajmniej to, o czym ja mówię, że ten typ pobijaka jest rewelacyjny. I jeśli spróbujecie takim pobijakiem pracować, zapewniam Was, że po pewnym czasie ciężko będzie Wam wrócić do tego pobijaka, ponieważ no to, co zaprezentowałem, ten typ pobijaka pozwala wykonywać precyzyjną pracę,
dokładną, jednostajną, ponieważ podczas rzeźbienia płaskorzeźb czy na przykład liternictwa potrzeba właśnie takiego zajadłego wcięcia precyzyjnego. I tym pobijakiem jest się w stanie tak... Jest to wcięcie... No ja tutaj mówię o tym, ale to musicie spróbować, jak to podczas pracy wygląda. Łatwiej też jest takim pobijakiem powtórzyć uderzenie, co też odnosi się do liternictwa albo do wykonywania zacięć na przykład pod zadanym kątem. Czyli mamy kantówkę grubą na 2 cm i chcemy jej jeden koniec ściąć pod kątem no, 45 stopni. Standardowy kąt. I nie mamy pilarki, więc można to zrobić dłutem. I to dłuto jest dobre, ponieważ nawet jeśli nie zrobimy tego jednym cięciem, no 2 cm nie da się odciąć jednym cięciem, ale znacznie łatwiej jest wykonać powtórzenie uderzenia, co pozwoli nam uzyskać tą krawędź ścięcia jakby jednolitą i prostą, bez załamań. No, tym pobijakiem on wymaga siły do machnięcia, a jak używamy siły w prawej ręce, to wiadomo, że ciało nam się też całe napina, ponieważ no, to jest ten system połączony tutaj ścięgnami, mięśniami i to wpływa też na lewą rękę. I gdy tutaj się siłujemy z tym pobijakiem, żeby go podnieść i uderzyć, no to ta ręka też nam się siłą rzeczy napina, ponieważ musi dłuto utrzymać w momencie, gdy no, duża masa uderza o to dłuto. A przy tym pobijaku, jak już mówiłem wcześniej, to widać na wcześniejszych filmach, ja to dłuto nieraz dwoma palcami, trzema trzymam i to tak trzymam, żeby mi nie wypadło z dłoni. I uderzam tym pobijakiem. On mi nie wytrąci dłuta z ręki, ponieważ tutaj nie ma dużej masy, która powodowałaby to, o czym już mówiłem, to popychanie dłuta. Tutaj jest zajadłe uderzenie i tyle. Znaczy i tyle w sensie, że jest zajadłe uderzenie, koniec, energii już nie ma. A przy tym pobijaku to on mi całą rękę pcha w materiał i odrzuca. Pewnie już się powtarzam w tym, co mówię, ale naprawdę zachęcam Was do wykonania sobie takiego pobijaka. Tu jest akurat z gałęzi jakiejś go zrobiłem, więc jest najprościej, bo nawet kantówki nie trzeba mieć, tylko gruba, chuda gałąź, wywiercenie otworu, osadzenie trzonka i tyle. Albo z kantówki. I też te pobijaki, które tutaj wszystkie pokazałem, to oprócz gumowego, bo gumy sam nie zrobiłem, ale wszystkie wykonałem sam dla siebie. Nie kupiłem ani jednego pobijaka chyba nigdy. I to też wynika z tego, że po pierwsze, te wszystkie pobijaki, które widziałem, nie wiem, teraz może coś się zmieniło w tej kwestii, ale wszystkie pobijaki, które widziałem w internecie, one mają krótki trzpień. Tak jak ten pobijak tutaj. No to jest dobre w momencie, tak mówiłem, do tego agresywnego odrzucania materiału. Ale jeśli chodzi o dłuższą pracę, tą precyzyjną, to tak jak ten lekki, on mi pozwala, że ja go łapię na samym końcu tego trzonka i sobie lekutko to dłuto wcinam. A gdy ten trzonek jest krótki, to tak i ręka jest blisko tej główki i już wtedy nie można pobijaka machać. Jak to powiedzieć? Aha, bo też można machać pobijakiem, w sensie ręką, albo samym nadgarstkiem. Więc gdy trzonek jest krótki i machamy samym nadgarstkiem, to ten wymach nie będzie zbyt efektywny. Ponieważ ten czubek pobijaka jest dość blisko dłoni, czy też nadgarstka. Więc to machnięcie jest takie, no muchę byście tym ubili, ale dłuto będzie ciężko wbijać. A w momencie, gdy ten trzonek jest długi, to samym nadgarstkiem można wykonać naprawdę spore wymachnięcie i to uderzenie będzie już solidne.
A jak widzicie, ja ruszam sama. Już miałem pytać, kto tu stuka. A jak widzicie, ja samym nadgarstkiem ruszam. Więc to są wszystko kwestie, które w momencie, gdy spróbujecie takim pobiegiem pracować, to do nich dojdziecie. I wtedy zobaczycie, faktycznie miał rację, ten pobijak jest lepszy. No. I w tym odcinku to wszystko. Co ciekawe, tak jeszcze dodam na końcu, że ten odcinek to jest najtrudniejszy odcinek do tej pory, jaki kiedykolwiek chyba nagrałem. To jest drugi dzień, gdy nagrywam ten film. Wczoraj udało mi się nagrać po 3 godzinach odcinek, ale jak zacząłem to oglądać, nie będzie. Ponieważ w tym filmie, no, co już zauważyliście, mówiłem o swoich odczuciach odnośnie pracy i poruszałem kwestie już nie do końca związane z odczuciami, tylko związane z fizyką, a też zakres mojej wiedzy nie do końca daje mi możliwość omówienia tego w sposób tak, jakbym chciał, ale myślę, że udało mi się przekazać zrozumiale sens tego odcinka. I zachęcam Was naprawdę do... Ja już, który... Dobra, już nie zachęcam Was, ale zróbcie sobie taki pobijak i zobaczycie, że praca będzie bardziej przyjemna. Choćby z tego względu, że nie będzie Wam się tak szybko męczyła ręka, którą pobijacie. I w tym odcinku to wszystko. A w kolejnym odcinku... A nie będę mówił, co będzie w kolejnym odcinku. Zobaczycie, jak już będzie. Do zobaczenia.